Dostaliśmy dość sporo pytań i próśb od widzów, aby dodać mapę, pokazywać na mapie to naszą trasę. Więc postanowiliśmy spróbować i będziemy teraz dodawać mapę. Także zobaczcie, wjechaliśmy do Norwegii w miejscowości Strolinen. Tutaj przekroczyliśmy granicę. Następnie pojechaliśmy do miejscowości Trondheim. I stamtąd udaliśmy się prosto do Eweliny i Daniela do miejscowości Obdal. W tym odcinku zobaczycie tą trasę. Temperatury już są takie, no nie spodziewaliśmy się, że będą takie zimne. W samochodzie jak się rano obudzimy jest 12 stopni. A przy 70% wilgotności. Więc jest tak, że się nie chce wyjść spod kołdry. Nam ogólnie pod kołdrą nie jest zimno, bo śpimy wyubierani. Mamy bluzy, swetry, skarpetki. Więc jest nie najgorzej, ale jest chłodno. Właśnie kupiliśmy taką cytrynkę w płynie i przypomniała mi się historia. Jeden gość, ktoś skomentował pod naszym filmem, tym z Chorwacji, w którym mówiłem o tym, że piłem kiedyś nierozcieńczony sok. Ktoś napisał, że miał lepszą sytuację w sklepie i widział jak jakaś Ukrainka albo pani. Bułgarka, w każdym razie ona nie była polskojęzyczna, o to chodzi, obcokrajowiec, w sklepie kupiła taki napój i dała dziecku i powiedziała pijo, żeby to dziecko piło to coś bezpośrednio, bo myślała, że to jest jakieś, wiecie, no, lemoniada. Dziecko się bardzo krzywiło i zaczęło wrzeszczeć, ale strasznie mnie rozbawił ten komentarz. Więc do dzisiaj jak tylko widzę cytrynkę w płynie, to mi się przypomina pio. Ubieramy się i idziemy oglądnąć to okolice, gdzie spaliśmy, bo jak się okazuje, spaliśmy w jakimś bardzo ładnym miejscu jak zwykle. Tu za mną są panowie, którzy spali dzisiaj w lesie i przed chwileczką wrócili zziębnięci, z takimi minami zmęczonymi. Ale widziałam, że tam mają Jägermeistra i Red Bulla ze sobą. Tak, Jägermeistrem się chyba grzali i Red Bullem. Bo w nocy przyjechaliśmy, to były dwa samochody, ale nie było nikogo w środku. A dzisiaj nad ranem oni przyszli, zeszli z lasów. Survivalową noc pewnie spędzali. Ale nic nie upolowali, nie widziałem żadnego jakiegoś zwierzęcia nieżywego. No dobra. Ja a propos survivalu i właśnie tego zimna, chcę powiedzieć, że zawsze byłam osobą, która... Byłam strasznym zmarzluchem. Na przykład w domu zawsze musiało być powyżej 20 stopni, albo jak byłam nad morzem, to nie wyszłam do zimnego jeziora albo morza, jeśli nie było na zewnątrz 30 parę stopni, się tak nie wygrzam jak na patelni. I właśnie to, co widzę po tych 3 miesiącach naszej podróży, jej skutki są takie właśnie, że się zahartowałam i już nie musi tak być, już nie musi mi być gorąco, żebym wskoczyła do jeziora i jestem w stanie spać w temperaturze poniżej 10, no może nie poniżej, ale około 12 stopni i nie jest mi z tym źle, lubię zimno. Tak samo i nie narzeka, w ogóle nie narzekała. Tak samo po saunie byłam w stanie wejść pod lodowaty prysznic, kiedyś tego nie byłam w stanie zrobić, a teraz to jest cała przyjemność. Po twojej stronie. Po mojej stronie. Tak. Zobaczcie, jaki to jest fantastyczne. Nie to, że to jest za darmo, można sobie tutaj przyjść. To wybudowali nam takiego grilla, można sobie zrobić ognisko, usmażyć kiełbaskę. Na tym coś na pewno się piecze. To jest, wiesz, obracasz sobie albo tak, tak albo tak. Tak, albo smażysz. Do tego widok jest cudowny, a tutaj są ławeczki. To jest taka kładka. Dla wędkarzy po prostu, ewidentnie, albo dla zakochanej pary. Chyba dla wędkarzy i oni tu potem sobie od razu to robią. Tak. Co siedzisz, nie? Super. Fantastyczna sprawa. Zaczynam, już pierwsza godzina Norwegii już mi się podoba. Coś mi się wydaje, że ten kraj chyba będzie fajny. Oj tak, wszyscy mówili, że Norwegia jest najlepsza na tym. Tak, dlatego cisnęliśmy ostro ten biom. Zaraz obok tych krzesełek znaleźliśmy łódkę, która ma wiosła i ma kapoki. I jest tutaj napisane
słowo kan, więc ja to odbieram jako tak. Jeżeli ktoś umie po norwesku, proszę nam tu napisać w komentarzu, żebyśmy byli pewni. Ale wygląda to na to, że po prostu no, można sobie pożyczyć tą łódkę, popływać, a potem ją tutaj oddać. Wow! Ostrość! Wiedziałem, że gdzieś... Zimno jest. Wiedziałem, że gdzieś tu jest wodospad, bo słyszałem w oddali szumiącą wodę. Oto on. No dobra, jeszcze musimy kawałek dojść, żeby go zobaczyć. Ale też jest ładnie. Wodospad, to jest tama. Co kawałek rosną tutaj takie przedziwne roślinki. Chyba pozwolę sobie... No nie, nie wyrwę. Zostawię, niech nas tu rośnie. No. A tu, patrzcie się na te. No ja. Takie mini choinki. Znaczy trujące. A tak, to jest choinka. Normalnie wygląda jak choinka. Ten sopelek. Norwegia wygrywa. Właśnie przed chwilą przejeżdżaliśmy i zobaczyliśmy, że jest znak, że można wyrzucić szarą wodę. I proszę Państwa, za darmo. Tutaj leci nasza brudna szara woda. Tutaj, jak widzicie, uzupełniamy czystą wodę. A tutaj można wylać kibelek. Zawartość kibelka. Tu jest jeszcze umywalka, gdzie można sobie umyć rękę. Waking up, feeling the taste of our fight last night. Breaking up, making a mess of an all good life. And now that you're gone. Znaleźliśmy slackline'a. Slackline, dobrze mówię? Nie wiem, ale postanowiłem to sprawdzić. Nice! Jeszcze raz. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Nie? Pokaż! Nie, nie będę tego śpiewać. Brawo! No pięknie! Ty jesteś taki sprytny! Jest to most. W ogóle, wiecie dlaczego jesteśmy w Trondheim? Bo cały czas ta nazwa krążyła tego miasta wokół w mojej głowie. Więc myślałem, że to jest jakieś słynne, znane miasto. I dzisiaj wyszło na to, że ja znam Trondheim tylko dlatego, że tu Ryanair lata. I na lotnisku bardzo często słyszałem Trondheim, loty do Trondheim. No i okazało się, że to są tylko po prostu tanie linie lotnicze tu latają. Stąd znam to miasto, bo tu niezbyt wiele jest co zwiedzać.
Zobaczcie, jakie zwierzę wspaniałe, miluś. Prawdziwe. Ktoś na tym siedział. No, to jest przyjemne. Więc harataj. Harataj jeden. Bierzemy. Przepiękny. No. Rendir? Renifer? Bardzo ładny. Saje, right? You like this bird. Thank you. Spójrzcie na to. O kurde, jeszcze drewniana łódź przed, grubo. Zostałem wytrąbiany, wydzwonkowany, bo okazało się, że to miejsce, w którym stoimy, jest ścieżką rowerową, a powinniśmy my jako piesi iść tu. Także ty teraz, moja droga, stoisz na ścieżce rowerowej. O, tak wygląda ścieżka rowerowa. O, jedzie następny, uważaj ty. A. A on tu mieszka? Spacer dobiega ku końcowi, idziemy do busa, jedziemy do Eweliny. Odwołuję, jest tutaj ładnie, jest tu co zwiedzać i jest tu co podziwiać w Trondheim. Myślałem, że nie. Przepięknie, nie ma zabytków, ale wszystko, całe miasto jest tak kolorowe, piękne, cudowne. Zadbane. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together. Jeszcze 300 metrów i będzie 10 tysięcy kilometrów od startu naszego wyprawy. Będzie równe 10 tysięcy, jeszcze 200 i tym samym będę mógł od razu, już mam mogę wytłumaczyć. Jest 9999. Jest! Gratuluję! Wiele lepszego! Nie mogę się odwrócić! 10 tysięcy kilometrów już jest za nami. Tym samym możemy postawić 10. kreskę w tamtym miejscu, ale to zrobimy jak się Kasia zatrzyma, bo są zakręty i pada deszcz. Więc nie będziemy tego robić podczas jazdy. Ale 10 tysięcy za nami, super! Jak wiecie, mieliśmy już okazję spróbować mięsa renifera. W Finlandii kupiliśmy sobie taki stek renifera, taką wędlinkę w plasterkach, która była bardzo dobra. Natomiast no, przyjechaliśmy do Norwegii i Ewelina postanowiła zrobić nam gulasz z łosia. Niestety łosia się nie udało kupić i kupiła renifera, także zobaczcie, jak wygląda mięso renifera. Czerwone, krwiste, bez żył. To przedziwne, a w smaku jest jak wątróbka. Jest po prostu to przygotowane jako taka najwyższej klasy, najlepszej klasy po prostu wątróbka. Tak wygląda pięknie podany
Renifer. Zatrzymaliśmy się u Eweliny i Daniela, naszych przyjaciół z Polski, którzy mieszkają w cudownej, fantastycznej, pięknej miejscowości otoczonej górami, na w zimie stokami narciarskimi. Obdal, to jest niedaleko od miejscowości Trondheim, na trasie między Oslo a Trondheim. Jest to przepiękna, malownicza miejscowość. I mają przepiękny, cudowny, kolorowy dom, który wam za chwileczkę pokażę. To jest taki typowy norweski dom. I mają też kota. Przepiękny kotek. No chodź. Kot wybrał się właśnie do łazienki, bo tam jest ogrzewanie podłogowe i to jest jej ulubione miejsce i tam sobie będzie leżeć. Trzeba mu sobie zdradzić pewną ciekawostkę. Otóż w całej Skandynawii, no między innymi w Norwegii, ludzie w ogóle nie mają zasłon w oknach. Nie mają firanek, nie mają żaluzji, nie mają zasłon. To są takie dekoracyjne. Także wszędzie, gdzie się nie spojrzy, to widać gołe okna. I jeszcze jedna ciekawostka. Norwegowie bardzo często zostawiają włączone światło, nawet jeżeli ich nie ma w domu, to światło w kuchni się świeci, światło w pokoju się świeci. To jest totalnie normalne. Nawet w takich domkach letniskowych, zwanych kabinami, które są gdzieś tam w górach, cały czas się świeci. Czy tam ktoś jest, czy kogoś nie ma, cały czas się świeci. Oni mają dość tani prąd, więc ich stać. A robią to dlaczego? No, na znak, że nie mają nic do ukrycia. To jest taka grzeczność, że wydaje mi się też, że zapraszają poniekąd ludzi naokoło, sąsiadów, i przynajmniej w Szwecji jest tak z tego względu, że właśnie oni nie mają nic do ukrycia. I w Szwecji jest jeszcze tak, że oni na oknach ustawiają różne ozdoby, kwiatki i tak dalej. I w wielu oknach, nie we wszystkich w jednym domu, ale zawsze jest tak, że w jednym lub dwóch oknach w jednym domu jest lampka, która wisi specjalnie w oknie i ona jest zaświecona. Zawsze. Zawsze. No wieczorami, kiedy jest ciemno. To, że nie ma firany, też mi się bardzo podoba. Ewelina, właśnie nasza gospodyni, mówiła o tym, że na początku, jak się tutaj przenieśli, to jakoś nie mogli jakby załapać kontaktu ze swoimi sąsiadami, z Norwegami, i koleżanka Norweżka podpowiedziała właśnie, żeby nie gasili światła, żeby światło się świeciło, żeby jakby sąsiedzi wiedzieli, że tam ktoś mieszka. I już wiem dlaczego, o co chodzi. Daniel mówił, że chodzi o to właśnie, że oni pokazują, że to jest jakby taki, że ktoś tam jest, że ktoś tam żyje, że to jest taki cel podróży, takie zakończenie, że tam można przyjść i ktoś tam będzie mieszkał. Pięknie. Mam nadzieję, że to jasno objaśniłam, bo się trochę sama zagubiłam. Kotek jest tak wytresowany, że jak chce wyjść, to czeka grzecznie przy drzwiach. No już ci otworzę. Ale się jeszcze pogłaskać. Minute. Stop the clock and try to.